Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Custom. Znajdujemy się w customie pod tytułem Mystery of the Sunken Ship. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy sobie tutaj naszą zabawę custom od naszego widza Black Wolf. Kamil tutaj widzę odwalił kawał dobrej roboty. Dobrze, moi drodzy. Widzę, że tak ta rozdzielczość, którą sobie narzuciłam tutaj, bo tamta mi, powiem Wam szczerze, chyba nie do końca odpowiadała. Zobaczymy, jak to pójdzie teraz na tej rozdzielczości, bo nie mogę sobie tutaj podobierać za bardzo. Więc tutaj mam wrażenie, że nie wiem, ucina mi tą larę, albo mi się wydaje. Może mi się wydaje. Dobrze. W każdym razie mam wrażenie, że jest troszeczkę jaśniej przy tej rozdzielczości. O, tutaj mamy już od razu dostęp, moi drodzy, do tego detonatora. No to świetnie. Robimy kabum, co? Ok, tylko teraz pytanie najważniejsze. No dobra, to rozwaliło. Tylko rozumiem, że w tym pomieszczeniu jakby nic to nie zmienia. TNT było pod wodą, tak? Kojarzycie. Mam nadzieję z poprzedniego odcinka. Ej. Ale nie blokuj się. Aha. Czyli, że koniec, tak? No dobra, słuchajcie, jeżeli Lara się zablokowała, to nie ma co tutaj jej na siłę, że tak powiem, próbować stamtąd wydostać. Spróbujemy raz jeszcze. Ok, ja sobie teraz na spokojnie jeszcze tam wskoczę do tej wody, podpłyniemy sobie w miejsce, w którym było TNT. Dobrze. Tu było to TNT, prawda? Aha. Aha, okej, mamy kluczek. W porządku. Pytanie, czy rozwaliło to jeszcze dostęp do czegoś, czy raczej nie? Ewentualnie trzeba by się było rozejrzeć. No nie, po prostu tutaj, dobra, okej. I teraz tak, do czego jest ten kluczek w ogóle? Storage room key. Jeżeli chodzi tutaj o tą wnękę, to myślę, że wszystko tutaj załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić. Może się mylę. Zobaczymy. Gdzie teraz, moi drodzy? Gdzie teraz? Rekin! Ej! Ale bez sensu. Była jeszcze tam taka jedna dziura, nie wiem, czy wy kojarzycie, też taka jakby do takiej maszynowni, jakbyśmy wpływali. Hej, ale możesz mnie nie jeść? Tak mało trochę tych, powiem Wam szczerze, apteczek, jeżeli mam być taka szczera. Tylko w którą stronę to było? Tam? Było tak... Okej, było takie... Jakby Wam to powiedzieć, takie... Też tak jakby kawałek statku. Ja tam... Może to było tu gdzieś? Kurde, ja tam wpłynęłam i mówiłam nie, 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 nie. I... O to mi się rozchodzi, o tą dziurkę. Dobrze, to płyniemy, co? Najpierw byśmy te wszystkie takie może teraz dziurki statkowe, nie wiem, zaliczyli statkowe dziurki, no a jakże. Uhuhu, to tutaj się troszkę poblokujemy. Oj, tego nienawidzę. Dobra. Ale jako, że jesteśmy na powierzchni, proponowałabym wyciągnąć sobie jednak zwykłe bronie. A, dobra.
Ja wiem, odsłuchiwałam sobie to nagranie poprzednie. Niestety wiem, że bardzo słuchacie z tą klawiaturę. Ale przykro mi, moi drodzy, jakoś musimy sobie radzić. Musicie to zdzierżyć, no bo tak jak mówię, tutaj syn ma tą klawiaturę niestety mechaniczną. A ja nie mam tutaj takiej wysuwanej klawy, więc to wszystko jest jakby przy mikrofonie. Jakoś sobie musimy dawać, moi drodzy, radę. Tutaj mamy jakiś dostęp do kołowrotka. Dobra, tam są jeszcze... nie wiem, coś. Naboje, czy cholera wie. Mam nadzieję, że to nie jest żadna czasówka. I teoretycznie co to robi? Coś się otworzyło. W ogóle tutaj jest jakaś klapa. Ale to może za chwilkę. Cieszę się, że pomimo tego, że Lara ma tutaj model z jedynki, czy to jest dźwignia naścienna? Taka Boże, ej. Powiem wam szczerze. Kamil, masz mistrza. Serio, pozdro. Pozdro 500. pomimo tego, że Lara tutaj ma model z jedyneczki, to muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że jest to na silniku czwórki, bo jednak ten skok z jedynki opóźniony to jest po prostu szaleństwo. O, to sekret! To chyba ta dźwignia była, słuchajcie, sekretem. Okej, to my już co, już mamy trzy? Ej, to mamy już połowę. Hit. Aha, poczekajcie. Okej, podoba mnie się to. Ale tu coś jeszcze jest. Hu, hu, hu. Tu się panu, państw, proszę państwa, otworzyło. O kurde. To ja nie wiem, czy ja tutaj chcę. O my god. To chyba trzeba wyłączyć najpierw. Nie? Okej. Może i nie. Wiecie co, może się najpierw jeszcze wrócę, bo wydaje mi się, że ja chyba tamtego... Zanim cokolwiek, poczekajcie. Wydaje mi się, że ja tego pomieszczenia chyba nie do końca... Dobra. Zaraz tutaj przyjdę. Za moment. Daj tam mnie minutę. Pokazać to. No właśnie, widziałam, że tu jest przecież jeszcze drabinka, co ja ślepa. Zaraz sobie tam pójdziemy, ale najpierw wejdźmy sobie na górę. Kamil, mam nadzieję, że pomimo tego, że to jest challenging, nie dasz tutaj jakichś, nie wiem, podwodnych, popieprzonych czasówek, bo po prostu... To chyba ostatnie, czego bym tutaj chciała. I co tu się otworzyło? Tu chyba na dole, co? To jest jedyna jakby opcja. Wow, szturkę mamy. Jest dźwignia i... O, i harpuniki. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Weź to, zapisz. Czy to jest czasówka? Bardzo proszę, aby jednak nie. Tylko jak ja miałabym tam generalnie teraz... Och, wejść. Niepotrzebnie się może, wiecie, spieszę. Wydaje mi się, że to chyba... No chyba to nie na teraz. Bo ewidentnie wydaje mi się, że to będzie czasówka, a...
My i tak mamy zamknięte tam drzwi. Tak na dobrą sprawę. Odczekam sobie, zobaczymy, czy to upadnie, czy nie. Teoretycznie mogłam odpyrknąć to. Dobra, słuchajcie, nie jest to chyba czasówką. Jest czasówką, ale to zaraz. Pójdziemy sobie najpierw jeszcze tędy, bo tam ewidentnie są drzwi zamknięte, także... No, tutaj trzeba będzie się jakoś dostać do tych drzwi. Myślę, że będziemy musieli po prostu jakąś ilość tutaj tych klawiszy, przycisków wcisnąć. Okej. W porządku. Jeszcze to nie wszystko. Tam jest do wyjścia, więc na razie pójdziemy sobie tędy. Mamy harpuniki. O, jest kolejny przycisk. Myślę, że on jakby zakończy tutaj sprawę. Błagam tylko, żeby to nie był, tak jak mówię, żeby to nie była czasówka. Dobra. O, cholera. Okej. No, patrzcie, już drugi raz ginę w tym miejscu. Szlak by to trafił. Nie wiem teraz, czy ja to wcisnęłam, czy nie. To jest hit w tym wszystkim. Zaraz zobaczymy. Nie. Oj Boże. Dobra, dobra. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Co ta desełko dzisiaj wyprawia? Dobra, mam nadzieję, że te drzwi nie są na czas. Machniemy sobie teraz czasówkę. Dobra. I lecimy z tym koksem. Dobra, dobra, dobra. No już trochę zjaniawszyk. Okej, lecimy do góry. Nie wiem, czy to się uda za pierwszym razem. Teoretycznie wydawało mi się, że te klapy są takie w miarę długo, że tak powiem, wytrzymujące. Cholera, o co chodzi? Nie mogę sobie wymierzyć. Serio. Hit. W życiu przecież to, no. To nie będzie takie proste. Ale... No. To jest źle zrobiona czasówka. Ewidentnie. Oj, coś tutaj jest wypieprzone. Nie będzie takie łatwe. Głupie. Nie, tak nie może być. Tak nie może być. To musi być bezbłędnie zrobione.
że teraz się uda. Raczej nie. Kurde, no Boże, słuchajcie, wyszłam z wprawy. Co ta wysyłka odczynia dzisiaj? Jest po prostu hicior. Wydaje mi się, że dupa z tego będzie. Po raz kolejny. Jedziesz, jedziesz, młoda damo. Jedziesz, jedziesz, młoda damo. Sprawdźmy, no. Mogłabyś już tam wleźć? No hit, Kamil. Nie wiem, co ty tutaj odwaliłeś, ale zaczynam się denerwować. Nie na ciebie oczywiście. W sumie to na ciebie. Jak to zrobić, żeby to było w miarę, słuchajcie, szybko? Nie wiem. Może teraz sobie to w miarę... Cholera jasna. Dosłownie kilka sekund. Znaczy, no kilka sekund. Myślę, że ze 2 sekund mi brakuje. 2. Może po prostu je za bardzo kombinuję i wystarczyło po prostu wyskoczyć tak jak teraz. No nie wiem. Teoretycznie na wikingową stópką mogłabym tu wskoczyć i nie byłoby okej. No ale dobra, daliśmy radę. To jest naj... O, szczurki, szczurki, szczurki. Dobra. Co my tu mamy? Shotguna mamy, moi drodzy. No i świetnie, zajebista broń. Shotgunem to trzeba się umieć po prostu w grze posługiwać. Przede wszystkim krótkie dystanse. I wtedy jego moc jest piorunująca. Dobrze. Teraz tak. O, tutaj moglibyśmy sobie zejść cheatem, nie? Właśnie. No i co? Wracamy. Okej. Co to jest za klucz przede wszystkim? To platform key. Mamy już 2 klucze, moi drodzy, i platform. No teoretycznie na statku. Do statku też było chyba wpłynięcie, o ile się nie mylę. Myślę, że teraz znowu nam jakieś beboki powyskakują pod tą wodą. Zaraz sobie poszukamy jeszcze jakiegoś wpłynięcia. Chyba widziałam jeszcze jakieś. W ogóle tych wpłynięć to było tam mnóstwo. Natomiast wystarczy tutaj, musimy robić wiele rzeczy jakby na bieżąco. Pytanie, czy jeszcze jakiś rekin tutaj będzie mi pływał? Może nie. Takie właśnie klucze, storage room, platform, to mi się kojarzy właśnie ze statkiem. Ja bym próbowała, moi drodzy, tam wpłynąć i zobaczymy sobie, czy tutaj będzie można ewentualnie użyć tego typu kluczy. Nic nie tracę. Płynąć tutaj od razu. Mam nadzieję, że nic jakby nie pominęłam. Okej, mamy dość... O, są klucze do wkładania, ale ile tych kluczy? 2. No i dobrze. Świetnie. Dobra. To użyj proszę najpierw tutaj klucza. Wiecie co, ale coś mnie tutaj... Weź to zloaduj. Ej. A skąd się nagle, przepraszam, bardzo wziął ten rekin? Przecież ja go ubiłam. No ale dobra. Nie będę się, słuchajcie, sprzeczać. Bo chciałam jedną rzecz zobaczyć. Nie wiem, zjaniłam to, że ja tego tam sobie nie zapisałam. Chodźcie, zabijemy tego rekinka. Czemu tego nie widzisz? Okej.
jeszcze raz w takim razie, bo ja użyłam tego klucza, ale tam była taka opcja jak exam. Chciałabym sprawdzić, o co tu chodzi z tymi przedmiotami. W zasadzie na każdym przedmiocie pisze exam. Nie wiem, czy ja to mam robić. Nie wiem, co tutaj Kamil wymyślił. Może jakaś dodatkowa opcja. Zaraz sobie to jeszcze raz obejrzymy, zanim użyję oczywiście klucza. Może jakieś podpowiedzi tam są, których wiecie. Nie zorientowałam się wcześniej. Dobra, ale teraz to już tak na serio. Zapiszmy. I teraz tak. Storage. No jest to exam. Rusty key, which opens a door for storage room. Okej, to takie fajne opisówki. Coś jak w rezydencie, wiecie. Czyli use, combine i oczywiście podświetlenie, do czego to jest. Rusty key, which raises a platform inside a ship. Podoba mi się to. A co napisało nam przy smoczkach? Dragon statue made of silver. Okej, podoba mi się to. Podoba mi się ten pomysł. A to co to jest? Aqualung. Aha, aqualung, okej. Aqualung, to wiem, do czego służy. No chyba. Dobra. Okej. No i co? Używamy w takim razie kolejnego. Tak? Jeden, drugi. No i teraz, moi drodzy, powiedzcie mi proszę szczerze, gdzie uważacie, że powinnam iść najpierw? Czy tam? Czy tu? Tam jest w ogóle jakiś taki piękny, śliczny, mieniący się palniczek. Myślę, że możemy się tu podpalić. Nawet nie, ale tutaj słuchajcie, o co chodzi? Okej, dobra, już wiemy, o co chodzi. Trzeba będzie zapewne podstawić ten klocek tam. No dobrze, nie mam nic przeciwko. Podoba mi się strój Lary. Trzeba będzie sobie to popchać tutaj boczkiem. Przy tej rozdzielczości widzę, że jest jaśniejszy ten custom. W ogóle dziwna jest ta rozdzielczość, taka niestandardowa, nie wiem nawet w sumie. Nie taka typowa, dziwna, po prostu dziwna. Ale okej, niech będzie. Ciekawe, co to zrobi. Powiem wam, nabrałam takiej ochoty na nagrywanie. Oczywiście kompa nie mam, tylko muszę się tutaj prosić. W zasadzie nie tyle, co prosić, a po prostu wykorzystywać moment, kiedy mogłabym tutaj sobie u Samuela na komputerze coś ogarnąć. O, no koniec odcinka. Znaczy nie odcinka, ale levelu. At the ocean. No w porządku. To w takim razie... dobra. Lecimy w takim razie. Co to za level? Inside the sunken ship. Co oni nam tutaj piszą? Time to explore this ship. Okej. Zgadzam się, ale to tylko tak na dobrą sprawę chwilę, bo tam można skakać. Oj. Tam jest przejście, tu jest przejście. Teoretycznie proponuję to robić wszystko po kolei. Nie wiem. To jest w ogóle jakaś wnęka. Nie chciałam w zasadzie tego, tylko chciałam odpalić flarę. No leć, leć. Kurde, a nie ma tutaj tego, słuchajcie, to jest... O, można, dobra. Fajnie, dzięki Kamil, to mi się akurat podoba, wiesz, że to lubię. Dobra, gdzieś coś się otworzyło. Teraz tak, czy my możemy dalej w głąb tutaj tych dziur tutaj gdzieś skakać? Czy jak?
To jest wyrwa, czy co to jest? Jest, jest wyrwa, ok. A na dole coś jest? Na czym? O, jest klocek. I tu jest klocek, tu jest klocek? I o, dobra. No to gitarka. To jesteśmy w domu. Nie zadziałał mi, słuchajcie, skok z shifta. Obawiam się, że mogłabym przeskoczyć tą dziurę, więc zrobimy sobie to w ten sposób, ale tak. Tutaj nawet jeżeli pójdę na łapkach, aha, to pójdę do samego końca, ok. No dobrze, to lecimy, co? Gdzieś tam żadne beczki jak w dwójce na mnie nie zlecą. W ogóle trzeba było zacząć. Czekajcie. Aha. No ale słuchajcie, no nie, nie, bez przesady. Bez przesady, a może Uzi weźmiemy sobie na szczurki. Co na to? Czy ja chcę tam wejść? Obawiam się, że mogłabym coś schrzanić, ale chyba będę musiała. Natomiast zanim cokolwiek wezmę sobie oczywiście... to ja tu... Powiem wam tak, ja tu trochę zaczynam podejrzewać, że będą jakieś takie czasóweczki. Oj, ale wejdź tutaj normalnie, co? Czyli tam jestem, słuchajcie, patrzcie. Jestem jakby możliwość... Mogę tam bezpośrednio wskoczyć przez to? Mogę, okej. Okay. To chociaż tyle, żeby wiecie, tego nie zepsuć po prostu. Bawiam się, że tu będzie jakaś taka czasówka typu... typu... na przykład tam, gdzie było to brodzenie tą wodą, tego się obawiam. Jak tutaj tak szybko sobie można tędy, bo ewentualnie... Ja no myślę, że to o to chodzi, że to jest... że to będzie czasowa. Myślę, że tak. Raczej nie ma innej opcji. Dobra, to już jest schrzanione. Staram się po prostu jak najmniej jakby tutaj psuć te klocki. Obstawiam, że to tutaj będzie. Aha, to jest przycisk. Fajnie, że ja sobie wcześniej to otworzyłam. No to hit. Chyba, że to też miałaby być czasówka. No i gdzie to jest? A słyszę, że to się obniżyło. Bez sensu. Gdzie to jest? Ale lipa. Nie wiem, gdzie tego szukać w ogóle. A, tutaj. Okej. No to słuchajcie, podejście numer 2. Nie, albo i 3. Co to było? Serio? Hello? To jest bez sensu. Przecież tego się nie da. Ej, teraz to jestem trochę w totalnym szoku. Normalnie mam mindfucka. Jak to zrobić? No dobra, tam popełniłam jeden błąd, ale nawet jeśli to ten błąd absolutnie... Chyba, że ten przycisk, no ja nie wiem. Może wcześniej powinnam, ale bez sensu. Powiem wam, że to jest tak wyżyłowana, że ja w życiu tego nie zrobię.
Nie ma szans. Nie, no dajcie spokój. No i to będzie, słuchajcie, hardcore. Ja pewnie po tej czasówce sobie zakończę dzisiaj tą zabawę. No ale zatrzymaj się, no głupia babo, ludzie. W życiu nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak niby miałabym to zrobić. A chciałam sobie taki zrobić lajtowy, wiecie, wieczór z terrorem, ale będzie chyba rage na rage'u. Rage poganiał. Wiecie co? Ja chyba po prostu coś źle robię. Idę najpierw zrobić ten przycisk, bo to jest nienormalne. Że ja już to schrzaniłam. Nie. Wydaje mi się, że dupa będzie z tego po prostu. No, ja sobie chyba po prostu to chciałam utrudnić. Hit. Po prostu, moi drodzy, hit. Pytanie, gdzie to się otworzyło. Ja tylko mam nadzieję, że ja już nie będę musiała się tam wracać, moi drodzy. O tak, to jest co tu, dobra. No to chodźcie tutaj może do tej wody w takim razie najpierw. Aha, bo ja już miałam kończyć, jest 33 minutki. Ej, no to tak nie wolno. To jest wypłynięcie. Wiecie co, to nie, ja proponuję tak, ja sobie wypłynę, nie będziemy już tam lecieć dalej. Ja się z wami tutaj w tym miejscu pożegnam. Dajcie znać, czy podoba wam się ten custom. Ja czuję takie bardzo, bardzo fajne powroty do takich stricte klasyków, nie jakichś przekombinowanych. Bardzo mi się podobają te vibesy, także zapraszam was na kolejne odcinki, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa.